Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, Robak z tej strony, a to kolejny już chyba 7 albo 8 odcinek SimCity na tym kanale. Właśnie tak, jak widzicie, w tle widnieje piękna perspektywa na nasze Los Robacos, no i które jest już praktycznie skończone, a w dzisiejszym odcinku zajmujemy się kolejnym, nowym, turystycznym miastem. Jak widzicie, z naszego Los Robacos przelałem sobie ponad 2 miliony simolonów. Naprawdę, te procesory to jest istna fabryka pieniędzy, no i pewnie zasilą one fundusze naszych przyszłych miast, na szczęście. No i dzisiaj musimy sobie wyznaczyć podstawowy taki layout naszych dróg w nowym mieście. Jak mamy pieniądze, więc możemy sobie najpierw rozplanować drogi, a dopiero później zacząć tutaj ogólnie stawiać budynki, całą resztę, no nie? Więc, jako że jest to miasto turystyczne, musimy zadbać o dobry system dróg. Tak. Jak zapewne widzieliście, zresztą niektóre osoby pisały mi w komentarzach, że to moje miasto miało strasznie dziwny system dróg i było ich bardzo wiele. No ja właśnie lubię coś takiego budować. Jednak w tym mieście to jeszcze nie było tak potrzebne. Tutaj, jak tylko postawimy pierwsze atrakcje turystyczne, będzie istna powódź taksówek i różnych samochodów, więc musimy zadbać, by za bardzo nie było większych korków. No i ja już mam kilka pomysłów, jak właśnie sobie coś takiego zaprojektować. Chwileczkę, sprawdźmy wodę i wiatr. Ops, wody mamy mało, jak widzicie, tylko tutaj trochę na wybrzeżu. Ale ja już wcześniej sobie rozpocząłem kupowanie... O kurde. Głupie narzędzie dróg. Kupowanie wody z tego miasta, więc o to się nie musimy martwić. Sprawdźmy jeszcze wiatr. Tutaj. On wieje w tą stronę, więc jeśli będziemy stawiać jakieś elektrownie, w co wątpię, bo pewnie będziemy też prąd kupować z Los Robacos, to elektrownie i różne takie rzeczy bardziej przemysłowe będą tutaj, w tym kącie miasta. Jednak postaramy się w tym mieście obyć bez przemysłu i bez wszelkiego rodzaju brudnych rzeczy. Dobra, zbudźmy tą głupią autostradę, która się tutaj zbudowała. No i spróbujmy wymyślić jakiś fajny system dróg. Okej, ja planowałem wcześniej coś takiego. Puścić linię prostą tutaj. Która jednak wcale nie będzie linią główną, że tak powiem. Ponieważ chciałem to rozwiązać w ten sposób. Wyburzyć tutaj mały odcinek. To właściwie puścić jeszcze dalej. I zrobić to tak. Aż dotąd. I to wszystko podwyższyć. No powiedzmy, że o tyle. Tutaj też trzeba było trochę wyburzyć. O! Jak widzicie, pod spodem mamy autostradę i nad nią autostradę wlotową do miasta, która po prostu na początku będzie się bez żadnych zakrętów, co nie będzie po prostu powodować tutaj korków zaraz na samym wjeździe do miasta. Właściwie jeszcze nigdy nie próbowałem tego typu rozwiązania, ale jak na razie to wygląda całkiem ciekawie i może zda egzamin. Okej. Druga sprawa to te same drogi pomocnicze. Ja tu myślałem nad... Chwilę, w jaki sposób ja to chciałem rozwiązać? Czy tutaj na ziemi też kłaść drogę równoległą do tej autostrady? Chyba tak zrobimy. Ale chyba trochę za blisko to dałem. Tak, żeby w razie W tu się zmieścił jeden park. A zresztą możemy to sprawdzić w normalny sposób. Weźmy sobie nasze parki naturalne i ten rząd drzew. Jeden tutaj, drugi tutaj. Okej, to możemy powyłączać, żeby na razie tutaj nie grzebać w naszej wartości terenu. Chociaż tak to teraz nie będzie miało znaczenia. I puśćmy sobie tutaj... Albo właściwie jeszcze nie, tutaj musimy jeszcze jedną drogę sobie ustawić. Tutaj i tutaj. Żeby poszła nam ładna linia prosta. O to chodzi. I z drugiej strony chciałbym zrobić to samo. Wysokiej gęstości. O, tak na styk.
Dobra, jest sam raz. No i kurczę, muszę przyznać, że wygląda to całkiem ciekawie. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu wszystko. I teraz tak, tutaj planowałem zbudować sobie rondo, gdyż ronda przeważnie najlepiej rozładowywują wszelkiego rodzaju bardzo intensywny ruch. Coś takiego. Okej. I teraz tak. Nie chcę tego. Linia prosta, żeby to wszystko było równe, symetryczne. To zróbmy sobie tak. Linia prosta, ziomeczku, linia prosta. Tu nie jest linia prosta, ale to i tak nie ma znaczenia, ponieważ to wszystko będziemy musieli stąd wyburzyć. Czy to wygląda fajnie? Spójrzmy na to z góry. No, tak trochę jajowato, ale chyba przymkniemy na to oko. Aż tak precyzyjni być chyba nie musimy. I teraz, co ja chciałem zrobić tutaj z tymi drogami? Ja tutaj planowałem puścić sobie na tym wszystkim fajny wiadukt, tylko czy to zda egzamin? Powinno, ale chciałbym to zrobić jeszcze trochę bardziej symetrycznie, więc puśćmy te drogi trochę do przodu. Coś takiego, czy to jest równo? To musiało być chyba tak. Ciach. I z drugiej strony to samo. Czemu to jest tak wysoko? Dobra, to jest chyba równo, tak mi się wydaje. Właściwie to chyba, żeby się upewnić, czy to jest równo, zróbmy coś takiego. Tutaj teraz równo do tej linii. Tylko że teraz znowu nie będzie ta sama ilość filarów. A chciałbym, żeby to fajnie po prostu symetrycznie wyglądało. Spróbujmy jeszcze raz, tylko bez teraz tej pomocniczej drogi. Ciach. O, teraz jest, myślę, że idealnie. Trochę się tutaj... Właściwie ta droga jest chyba krzywa. Jak tak teraz na to spoglądam. Sami zobaczcie. Oj, musimy to chyba poprawić. Dobra, więc puśćmy tu po prostu jedną autostradę przez to wszystko. O, i teraz te filary idealnie są za tą drogą. Tak jak miało być. Pięknie. To możemy wywalić, ponieważ tutaj przez środek przejdą tylko tory tramwajowe. Zresztą właściwie możemy to od razu zrobić. Podnieśmy sobie to już od razu do alei z tramwajem, gdyż chciałbym zobaczyć, jak to będzie po prostu na środku wyglądać. Okej. Tu właściwie tramwaj nam się za bardzo nie przyda. Ale żeby po prostu było estetycznie, możemy go dać. I teraz tak. Gdzie jest nasz transport? Transport publiczny, okej. Tramwaje. I weźmy sobie nasze tory. Jedna linia, druga linia. No ja myślę, że to wygląda... Kurczę, no całkiem nieźle, muszę przyznać. Chyba jedno z moich ładniejszych miast, jak na razie się zapowiada. Okej, teraz do czego nam się przydadzą te dwa mosty? Musimy tu w jakiś sposób rozwiązać problem tych autostrad, żeby one w jakiś sposób były przydatne, a nie tylko po prostu tak sobie stały. Wiecie co? Tego Wydział Transportu w regionie... A co, nie możemy? O kurczę. Dobra, to zaczekajcie. Śmignę na chwilę ten do Los Robacos i ustawimy sobie ten Wydział Transportu, gdyż chciałbym sobie już od razu ustawić te wszystkie rzeczy, te lotniska, porty i tak dalej, gdyż chciałbym po prostu zobaczyć, jak to będzie wyglądać i sobie jak najlepiej zagospodarować miejsce. Więc tak, transportu. Ja dajmy sobie go tutaj. Nawet symetrycznie wygląda. No, mi się podoba.
Chociaż to już jest teraz najmniejszy problem. Dobra, mamy wydział transportu. Burmistrz sąsiedniego miasta się odwiedza. No, bardzo się cieszę, że sam się odwiedzą. Tu jestem. Chwilę, zobaczmy się. Wow, ale mam limuzynę. Burmistrz miasta Robakopolis, w którym nie ma jeszcze żadnych budynków. Świetnie. Ciekawe, gdzie jadę. Pewnie do ratusza jadę. Dobra, ale marnuję czas, a chciałbym ten odcinek w miarę krótki zrobić, żeby go szybko wrzucić. Więc śmigamy jeszcze do Robakopolis i postaramy się jak najwięcej tych dróg jeszcze dzisiaj zaprojektować. Wydział transportu w regionie YouTube, no okej. Więc powinniśmy mieć to już dostępne. Jest. I teraz pytanie, gdzie chcemy nasze... Od razu go wyłączmy. Właściwie tu jest całkiem... Tego możemy wywalić, bo tu jest całkiem prosta plaża, a chciałbym, żeby to fajnie symetrycznie wyglądało. Tak trochę się zainspirować Nowym Jorkiem i tymi portami, które tam są. Więc zobaczmy. Jeden, drugi... I trzeci. No okej, to całkiem fajnie wygląda. Od razu to wszystko powyłączajmy. Bo teraz jeszcze tego używać nie będziemy, dopiero w przyszłości. I teraz możemy połączyć te wszystkie drogi tutaj razem. Tak trochę będzie krzywo, ale możemy przymknąć na to oko, tak myślę. No i dobra, proszę Państwa. Weźmy sobie teraz tą autostradę. Ona jest autostradą wysokiej gęstości i sobie podjedźmy, myślę, że tak dotąd. Myślę, że przynajmniej w tym rogu wykorzystamy ten nasz standardowy patent z tą taką jakby obwodnicą całego miasta. Więc zróbmy to tak. Tutaj taki jakiś fajny zakręt. I teraz pytanie, bo na pewno chciałbym tutaj sobie jeszcze pójść jakiś most nad tym. I tutaj drogi dojazdowe do tego wszystkiego. Jednak tutaj jeszcze pewnie będzie jakaś strefa przemysłowa, bądź coś w tym stylu. Znaczy przemysłowa, pewnie jakaś elektrownia. Czy coś takiego, bo wątpię, żeby to miasto nas utrzymało. Więc spróbujmy zrobić coś takiego. Weźmy sobie linię prostą. I teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I spróbujmy to wszystko teraz puścić górą. Raz, dwa, trzy. No i jest. Całkiem zgrabny most. Okej. I teraz pytanie, czy chcemy tą autostradę puścić aż do samego rogu, czy tutaj jednak spróbować jakoś to wszystko ominąć. Dobra, myślę, że na razie to puścimy aż do samego rogu, a później najwyżej to zmienimy. Przecież mamy kasę, możemy szaleć. Dobra, wejdzie to, połączyć fajnie. No, całkiem sympatycznie. Jak to wszystko wygląda? Całkiem spoko. Później spróbujemy tą autostradę wykorzystać, instalując jakieś takie fajne zjazdy. W moim poprzednim turystycznym mieście coś takiego zbudowałem i to prezentowało się całkiem sympatycznie. Więc może i tutaj też coś takiego zrobimy. I teraz pytanie, jak byśmy chcieli wykorzystać te drogi tutaj? Coś
takiego może. Może ją tutaj jakoś połączyć czy coś. Tylko na pewno nie aż takim wielkim łukiem, bo to jest marnotrawstwo terenu. Jeszcze kawałek prosto. No właściwie czemu nie? Tylko czy to będzie miało jakiś sens, biorąc pod uwagę, że ta ulica będzie przeważnie w strefie mieszkalnej? Chociaż właściwie nie, możemy to zrobić na razie w ten sposób. Najwyżej później coś nad tym pomyślimy. Okej, kolejną ważną sprawą będzie miejsce na kasyna, gdyż to będzie miasto turystyczne, więc na pewno trzeba będzie się zająć jakimiś kasynami. Tu jeszcze mamy tory kolejowe, z tego co widzę. Je na pewno też trzeba będzie wykorzystać w jakiś sposób. Właściwie to już możemy ustawić sobie naszą stację, tylko teraz pytanie gdzie? Moglibyśmy to jakoś zakręcić, ją na przykład tu ustawić. Właściwie to nie byłby taki najgorszy pomysł. Powinniśmy tak zrobić. Gdyż ta autostrada tutaj nie będzie też okalała tak wybrzeża w ten sposób jak poprzednia. Okidoki. Dobra, mamy to też, to możemy już wyłączyć w takim razie. I w jakiś sposób możemy tutaj też tą naszą drogę połączyć, tylko że to będzie już nie będzie takie ładne jak ta poprzednia. Okej, fair enough. Tutaj mamy jeszcze jedną nitkę tej autostrady, jednak nie mam pojęcia, co z nią teraz w tej chwili zrobić. Może tu jakiś zakręt zrobimy, czy coś? Nie wiem, na razie zostawmy tutaj po prostu tą ślepą uliczkę. Chociaż właściwie to może nawet wiem. Tutaj można by ją było w jakiś sprytny sposób zakończyć i po prostu postawić nasz ratusz miejski, a z tą drogą wymyślić coś innego. Chyba tak właśnie zrobimy. No okej. Co tutaj dalej mamy do roboty? Te drogi możemy tutaj puścić jeszcze kawałek dalej. Myślę, że aż gdzieś dotąd. No i to możemy zostawić. Tutaj praktycznie już będą nasze standardowe kwadraty na budynki po prostu najwyższej gęstości. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Nie do końca dobrze, bo tutaj się ten budynek nie zmieści. Sprawdźmy zresztą. To jest podstawowe chyba na samym końcu. Nie ten. Też nie ten. No tutaj wejdzie, ale tu raczej nie. To jest ten problem. To może tutaj jakąś atrakcję nam się uda wstawić w to miejsce. Może coś takiego tutaj zrobić. To właściwie przydałoby się jeszcze jedną nitkę autostrady puścić przez sam środek. Żeby trochę rozładować korki w tym miejscu. Okej, ja myślę, że tutaj nawet będzie chyba dobre miejsce na Empire State Building. Chwila, zobaczmy. O co chodzi? Wydział turystyki w regionie. No tak, no tak. Dobra, to w tej chwili tego nie sprawdzimy. Ale mi się wydaje, że on się tutaj zmieści, więc na razie zostawmy ten teren tak jak jest. No okej, w tym odcinku myślę, że nie zrobiliśmy aż tak dużo. Ale myślę, że chyba nadrobię to w kolejnym jakimś małym timelapsem czy coś, sprojektowanie tych wszystkich ulic. To by było na tyle, gdyż chcę zrobić ten odcinek jak najkrótszy i wrzucić wam na zapas, ponieważ właściwie dzisiaj wyjeżdżam, więc chcę wam wrzucić trochę tego na zapas, żebyście, żeby na kanale po prostu była jako taka aktywność.
No i do usłyszenia w następnym odcinku. Łapki i komentarze mile widziane. Nara!